Hej, tu super, super, że jesteście. Zapraszam was na kolejny filmik. A dzisiaj zaprezentuję po raz kolejny komputer stacjonalny marki G z płytą Modeco obudowa z płytą główną marki Gigabyte s 2 l Rev 2.4 po kolejne wymianie karty graficznej z NVIDIA GeForce 8600 GTS na NVIDIA GeForce GT 610. Postanowiłem ulepszyć e, komputer stacjonarny ale tylko po e, st, podstrasznić po, trochę, tro, tro, tylko, tylko po troszeczku bo chciałem sprawdzić, czy ta płyta górna obsługuje PC Express 2.0 I, i sprawdziłem, obsługuje nic się nie dzieje, wszystko działa jak, jak należy bo właśnie chciałem sobie kupić, e, chciałem sobie mieć kartę graficzną od NVIDIA GeForce GTX 560 tylko niestety jest próba, jeszcze muszę dokupić te, ten, ten drugi o tutaj to, to drugi wentylator jeszcze rozgałęziacz na 4 wentylatory przynajmniej 3 pinowy Na wentylatory systemowe i jeszcze muszę w zasilacz wymienić, bo ten ma tylko 400W niestety więc niestety muszę kupić zasilacz o mocy albo 550 W lub 650 W, albo najlepiej 700, albo jeszcze lepiej 750 W. Musi być markowy i certyfikat 80 plus gold musi być. Żeby nie było żadnych problemów, jeśli chodzi o przegrzewanie i wydajność. Jeszcze w dodatku Blue Skin of Dead. Dobra, teraz pokażę wam tutaj. Y, tutaj widzicie, to jest karta graficzna Nvidia GeForce GT 610. A tutaj z tyłu jest e, chwileczkę, chwileczkę. Y, tutaj jest. Po, po, po lewej stronie jest DVI po środku jest podłączony kabel HDMI do telewizora Blaupunkt a po prawej jest VGA tylko że niestety chciałem pokazywać ale niestety nie mam takiej funkcji bo ja bo ja bo nie ma takiej funkcji włączenia latarki na no mojej Samsung Galaxy A22 jeśli chodzi o ten pół pół megapikseli ustawiłem w, ap w ap 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 aparacie na smartfonie niestety przykro mi dobra to teraz pokażę wam jak to działa teraz włączamy komputer włączamy telewizor przyłączamy na HDMI 1 HDMI i włączamy komputer brak sygnału energię po to prawie te dwa Windows no działa bo wcześniej po, po Bolik, zapraszamy. Bo wcześniej po, po, wy, po wymianie karty graficznej, do tej pory cały czas po takim okienku Windowsa i uruchomił się komputer, ale niestety cały czas pokazywał, bo bo w o co chodzi. Bo wtedy jeszcze nie był zainstalowany sterownik, a bo że przed wymianą przed wymianą karty graficznej niestety musiałem odinstalować stero, poprzedni sterownik karty graficznej z Nvidia GeForce 8600 GTS. Teraz ma znów zainstalowany i to automatycznie przez yy, przez windows update automatycznie z windows update i się automatycznie zainstalowało w końcu o no tu nie ma tutaj nie ma tego o, ikonki widi niestety ale przynajmniej jest o widzicie jest tutaj, panel sterowania NVIDIA. O i, no, i słyszycie? Tutaj jest jeszcze dźwięk z telewizora HDTV4, NVIDIA Hik Audio. To jest właśnie dźwięk z, z, z karty graficznej dedykowanej. HDMI, tylko obsługuj tylko 2 i HDMI. Fagi, niestety nie. Tylko 2 i HDMI. I jeszcze pokażę Wam coś, mana manager urządzeń. Znaczy, tak, zarządzać, czyli menedżer urządzeń będzie. Zarządzanie komputerem. Weźmy manager urządzeń. Najpierw zobaczmy w kartę graficzną, czyli to jest Nvidia GeForce GT610. A drugie to będzie karta dźwiękowa w karcie graficznej. Dźwięk z karty graficznej Nvidia Hig Definition Audio. Zamykamy. Dobra. Zobaczmy jeszcze menedżer zadań. Sprawdzimy, czy wydajności jest. Jest procesor graficzny. Jest. O, tutaj mamy procesor graficzny. Tutaj jest 3D, video dekodę wideo DCD, są PUTE0. Tutaj mamy użycie dedykowanej pamięci procesora grafi, graficznego. Mamy dedykowaną pamięć procesora graficznego. 2GB pamięci RAM w RAM DDL3. A pamięć procesora graficznego to jest 4 GB. Tak jak pamięć RAM komputera. To jest pamięć operacyjna RAM. 4, 4 GB DDL2. Tutaj jest. Tak jak tutaj jest ta pamięć RAM, ten. To jest DDL2. A DDL3 to jest kata, e, pamięć RAM karty graficznej, jeśli chodzi o dedykowaną. Dobra. Wychodzimy z menedżera zadań. Zobaczmy jeszcze panel sterowania NVIDIA. O, jest. Tu się pojawiło, że. że a, urządzenie Audio HDMI, HDDV to jest właśnie telewizor BlauPunkt. Dobra. Wejdźmy w informacje o systemie. A tutaj mamy informacje o systemie. To jest wersja sterownika 388.13, wersja API Direct 3D 11.2, poziom funkcji Direct 3D 11.0, rdzenie cuda 48, zegar układu graficznego 810 MHz, zegar procesora 1620 MHz, częstotliwość danych pamięci 13, 1337 MHz i interfejs pamięci 64 bitowy Szerokość pasma pamięci 10,67 67 gigabajtów na sekundę. Dostępna całkowita pamięć graficzna 4 GB. Odrębna pamięć graficzna 2 GB DD3. Pamięć wideo w systemie 0 MB. Pamięć użytkowana w systemie 2 GB. Wersja systemu bios. Video 751955 5.0.0.2. Magistra PC Express 2.0. Tylko, ale niestety, ale za to płyta główna obsługuje. Tylko, ale za to, obs, ale za to jest e, główne. Jest tylko PC Express 1.0, niestety. Nie 2.0, tylko 1.0. Dobra, zamykamy. A teraz poka poka powiem o, ty o tych grach. Przetestowałem dzisiaj. Po wymianie karty graficznej instalacji sterownika. Um, tutaj. Um, przystosowałem maluch 2 tak jak wszystkie gry skitech na przykład czeski radnik i nitworusia. Trzy części też oczywiście i, Czes i czeski radnik 2 też to jest tak samo jak i maluch 2. Producent tej gry na przykład z wszystko w traskmanie teraz forever, też do działa. W, jak, e, w rozdzielczości 1280 chwileczkę sprawdzę ustawienie ekranu, jaka to jest rozdzielczość 1280 na 720 a tutaj jeszcze flatout maksymalna rozdzielczość Maksy... Działa maksymalnie rozdzielczości. Strasznie 5 underscore rozdzielczości. Jeszcze raz sprawdźmy. 1185 Tysiąc... Tysiąc na 664. Dostatecznie działa. Maluchracer 3 też trochę lepiej działa. Flatout Ultimate Naga taki sam rozdzielczość jak i Crazyn 5 Undercover czyli trochę, trochę lepiej działa. Jeszcze Flatout 3: Chaos i Destrukcja: taki o takiej samej rozdzielczości co Flatout Ultimate CA i 5 Undercover I jeszcze Flatout 2: o maksymalnej rozdzielczości tego telewizora. I jeszcze aspad 8 Airborne ustawione na HIG. Czyli dopeś działa wszystko. Natomiast, jeśli chodzi o z x i gaz samba SOMBACARNAGE, to niestety gorzej działa. Niestety nie będę wgrał w z Xtreme ani w gaz GUSES Dopóki nie wymienię kategorii, on nie kupię od Nvidia GeForce przynajmniej GTX 560 niestety dobra to teraz na, na, po, jeszcze na sprawdzenie na przetestowanie te, tego komputera ska, jeśli chodzi o kartę graficzną to włączę sobie YouTube i włączamy jakąś piosenkę um, z kanału No Copyright Sound Albo nie, może z. Dobra. Włączamy na przykład Shift i Zoll Gipers Arc. To u to Full HD obsługuje 60 klatek na sekundę. Płynie działa. Natomiast działa też na 30, ma, 30 klatek na sekundę. Dobrze działa 1116, 1116 pekseli, Natomiast to już 4K to niestety trochę gorzej działa. Co, co chwilę się ścina, co chwilę się zacina ten YouTube. Jeśli chodzi o te 4K. Ale za to 12K, czyli 1440p na 60 klatek to też też trochę też zacina się. Też co chwilę się zacina YouTube. Dobra. To teraz włączam mi, 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 filmik, film musicala. Dobra, muszę najpierw oczywiście zrobić przy na no, tym razem nie było żadnych reklam. Od razu, się, od, od razu się otworzyło. I oczywiście wybieram ten. Ten jakoś. Full HD 60 klatek. I sprawdzimy jak to działa. Bo ja przedtem. Bo zawsze Dopeś działa, zawsze. Nie było żadnych problemów. Nawet później dopeź działał. Nawet dźwięk z telewizora jest. Po, za, po, za, za pomocą jedno, prze, ty, przez jedno, tylko jeden kabel, czyli HDMI, do telewizora i do komputera, i do kat, o karty graficznej dedykowanej, w którym jest HDMI. jeszcze jest DWI. Ale fałgiem, to już nie będzie dźwięku, niestety. Tylko HDMI i DWI, nic więcej. Dobra, wychodzimy. Dobra to na tyle. Teraz jeszcze zanim wyłączę komputer wszystko sprawdzę. Kurde coś klikałem chyba, klikałem w pomoc po... chyba tak klikałem w niechcący pomoc, ale to jest, musiałem... bo chciałem zamknąć ten komputer ale na szczęście zamknąłem. Dobra to na tyle wyłączamy teraz komputer. Zamykanie. Netflix. Poczekamy aż się komputer wyłączy. Brak sygnału. Dobra wyłączam teraz telewizor już się komputer wyłączył. Ok to już koniec tego filmiku. Żli Wam podobał się ten filmik o moim w w budowie modecą są spłyto główną marki Gigabyte GG3 SL Ref24 po wymianie karty graficznej. To, do, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Dzięki, i do zobaczenia. Cześć i papa.